ostatnie piętro. Miał równie ponurą minę. Jackie? Jestem skończony, Chica. Już po mnie. Nie, Jackie. To było dalej. Jego matka właśnie odkryła, że trzyma z Valentinosami. Jeśli z jednej strony masz panią Wells, a z drugiej kolegów z gangu, każdy wybór wydaje się zły. Mhm. Nie miał lekko. Ostatecznie odważył się postawić na siebie. Ale najpierw zaprowadziłam go tutaj. Właśnie o to chodziło. Widzisz? Przychodzę tu, kiedy mam jakiś problem i chcę pobyć sama ze sobą. Młoda ma rację. Siada i przemyśl to na spokojnie. Mam pobyć sama ze sobą. Trudne zadanie. No to co właściwie Jackie tu postanowił? Wiesz przecież. Legenda tego miasta. Zostawię cię teraz. Nie śpiesz się. Kurecko mnie wystraszyłaś, wiesz? Myślałem, że się przekręcisz. Wciąż tu jestem. Jeszcze. Wiesz co? Powinnaś do kogoś zadzwonić. Pożegnać się. Czyli przewidujesz ten gorszy scenariusz? Nie. Ale cokolwiek postanowisz, to będzie akcja dużego ryzyka. Jeśli nam się nie uda, po prostu zadzwoń. Jeśli masz kogoś takiego. Piguły mogą poczekać. Zadzwonię do pana. Panam? Chcę ją usłyszeć. Mam nadzieję, że tylko to. Hej. Cześć panom. Wiesz, która godzina? Przepraszam, że cię obudziłam. I po to dzwonisz? Żeby mnie przeprosić za przerwanie błogiego snu? Nie wiem, czy się jeszcze zobaczymy. Co? Wiesz co... Spieprzaj. Nie, to nie tak. To się zdecyduj. Muszę coś dzisiaj zrobić. Będzie dość ryzykownie. Bardzo. Ale muszę. Co? To nie jest rozmowa na telefon. To porozmawiajmy na żywo. Gdzie jesteś? W mieście? Tak. Okej, posadź gdzieś dupę i czekaj. Jadę do ciebie. Nie rozumiesz, nie mogę już czekać. To ma związek z tym, o czym mi mówiłaś, prawda? Tak. No to jedno ci powiem. Zawsze jest jakieś wyjście. Wiesz, co teraz zrobisz? Weźmiesz parę oddechów, przemyślisz to jeszcze raz i wtedy do mnie zadzwonisz. Wiesz czemu? Bo jestem tutaj dla ciebie. Ale... Bez dyskusji! Nieźle rozegrane. Nawet nie dała mi dojść do słowa. Może to i lepiej, bo jeszcze powiedziałabyś za dużo. Dobrze zrobiłaś. Ja nie miałem tej możliwości. Przeszliśmy długą drogę do tego miejsca, co? Sama pomyśl. Zaczynaliśmy na pieprzonym świetnisku. Mhm. A potem próbowałeś mnie zabić. O tym mówię. Teraz próbuję uratować ci skórę. Możesz mi na to pozwolić? Możesz spróbować z panami i nomadami, ale wtedy będziesz miała ich na sumieniu. I możesz przyjąć ofertę Arasaki. Wtedy na sumieniu będziesz miała samą siebie. Myślę, że powinieneś iść z Rogue. We dwójkę zrobicie to lepiej. Na pewno? Od tej decyzji nie ma odwrotu. Zgoda, Johnny. Ufam ci. Przejmuj kierownicę.
tylko nas nie pozabijaj z rozpędu. Dziękuję, Vi. Przeprowadzę nas przez to. Zobaczysz. Do zobaczenia po drugiej stronie. Choćbym miał spalić całe pierdolone Night City. Nie należeli do żadnego oddziału. Pojawiali się i znikali w dżungli jak duch. Ale wiesz, co było najdziwniejsze? No proszę, Vi. Wpadłaś na ostatniego drinka przed snem? Pieprz. Raczej na pierwszego. Tym gorzej dla ciebie, bo zaraz zamykamy. Szukam Rogue. Jest w tamtej loży, ale nie chcesz jej teraz przeszkadzać. Przeciwnie. Nie, czekaj, mówię serio. Wyniesiecie na butach. Tak myślisz? To patrz i podziwiaj. Tak zrobię. Popatrzę, jak wychodzisz stąd z obcasem wbitym w dupę. Ujmę to tak, Bakako. Nie chcesz mi wchodzić w drogę. Prowadzisz ten swój biznesik tylko dlatego, że ci na to pozwala. A to w każdej chwili może się zmienić. Joey. Poczekaj chwilę. Vi? Vi odpoczywa. To ja. Wrócimy do tego później, Bakako. Czego chcesz, Johnny? Co tu tak grobowo? Nie cieszysz się, że mnie widzisz? Nie jestem pewna. Dlaczego? W kinie było całkiem miło. Nie jesteśmy w kinie. I chyba wiem, po co tu jesteś. Masz jakiś interes, a to zły znak. Oczywiście, że mam. Do kogo innego miałbym się zwrócić? Z całej ekipy z Atlantis tylko ty dziwnym zbiegiem okoliczności pozostałaś przy życiu. Co to ma znaczyć? Tylko wspominam. Ty nie tęsknisz za starymi czasami? Dobrze mi tu, gdzie jestem. Właśnie widzę. Szkoda, że nikt inny z Atlantis nie miał tyle szczęścia. Okej, zamykamy. Ej, Rok, nie skończyliśmy. Skończyliście. Ej, co się dzieje? Kończysz zmiany i idziesz się przespać. Co się dzieje? Okej, no to wracam do pracy. Cały lokal dla nas. Idealnie. Teraz mów, co ty mi tu insynuujesz. To moja butelka? Tamta nad barem? Mhm. Tak. Czekała. Tylko nie wiedziałam na co. Teraz też nie wiem, ale chyba zaraz się dowiem. Dobra, karty na stół. Sprzedałaś się korpom. Ty naprawdę? Kurwa. Od kiedy obchodzą ci moje wybory zawodowe? Wiem, czyje imię masz na końcu języka. Adam Smasze. Tak, ale to było później. Jak już przestałam nosić po tobie żałobę. W tej branży nie ma miejsca na sentymenty. Ja i Smasher pracowaliśmy dla tych samych ludzi. Czy to chujowe? Tak. Czy miałam wybór? Tak. Czy tego żałuję? Bardzo. To chciałeś usłyszeć? Ta. Przeszłość to przeszłość. Skoro tak, to może porozmawiamy o przyszłości? Przecież po to tu jesteś. To ciało. Ja wlewam się w nie, kurwa. Vi umiera. Pożeram ją jak pierdolony nowotwór. Ale ten proces da się zatrzymać. Muszę tylko... Kurwa, Johnny. Nie rób tego. Nie wmawiaj sobie, że chcesz komukolwiek pomóc. Zawsze chodzi tylko o ciebie. Chcesz poczuć się lepiej.
Może się zmieniłem. Kończy mi się czas, Rook. Kiedy wskazówka jebanego zegara wybije północ, zniknie Johnny i zniknie V. Zanim to się stanie, muszę się z nią rozszczepić. Udało nam się nawiązać kontakt z Alt Cunningham. Pomoże nam. Ale? Możemy to zrobić tylko w jednym miejscu. W fortecy danych o nazwie Mikoshi. A jedyny znany punkt dostępu do tego miejsca znajduje się pod Arasaka Tower. Arasaka? Znowu? To było do przewidzenia. Tylko idiota robi ciągle to samo, oczekując innego rezultatu. Masz w ogóle jakiś plan? Plan? Aha, widzisz. To się zmieniło. Teraz każdy zawsze ma pierdolony plan. A kiedyś tak nie było? Kiedyś waliliśmy dwumetrową krechę, łapaliśmy spluwy i po prostu to robiliśmy. I właśnie dlatego się udawało. Teraz też nam się uda. Poczekaj. Nam? My. Bez ciebie to się nie uda. Czyli co? Chcesz, żebym odkurzyła broń i jeszcze raz pomogła ci zaatakować Arasakę? Tak. Kiedy? Nie wiem. Teraz. Aha. A czemu myślisz, że się zgodzę? Bo jesteś to winna samej sobie. Ach tak? Możesz sobie być królową balu w Night City, ale to nie jest prawdziwa Rogue. Prawdziwą Rogue poświęciłaś, żeby wdrapać się na sam szczyt. Poszukaj jej. Wiem, że potrafisz ją sobie przypomnieć. Kurwa. Wiedziałam, że to nastąpi. Że któregoś wieczoru po prostu przyjdziesz do mnie i spróbujesz to wszystko rozpieprzyć. Pewne rzeczy po prostu się nie zmieniają. A my? Zmieniliśmy się aż tak bardzo? Nie wiem. No to się przekonajmy. Rook, pomożesz mi? Zamknij się. Johnny, zamknij się. O kurwa! Haha, za każdym pieprzonym razem! Nigdy nie widziałem, żeby ktoś przespał na trzeźwo ponad 20 godzin. Pamiętam cię. Crispin Wayland, syn oryginalnego Waylanda. Krew z krwi. Chyba coś mi umknęło. Co ty tu robisz? Szefowa ci wszystko wyjaśni. Róg? Szefowa jest jedna. Chodź, czeka na ciebie. Przywitaliście się? Świetnie. Rook, co tutaj robi ten okaz? Dziś będzie naszym pilotem. Podrzuci nas do Corpo Plaza.
Nas? Czyli w to wchodzisz? Nie udawaj zdziwienia, dupku. Sprzęt, częstuj się. Co my tu mamy? A, co to takiego? Retrokinetyki. Przypinasz to do nóg i możesz skakać z dużych wysokości. Kurwa, Johnny, nie będę cię niańczyć. Okej, mam. Okej, teraz powiesz mi, jak to robimy? Tak, bierz drzazgę. Nasz cel to punkt dostępu do Mikoshi, który znajduje się w Arasaka Tower. Musimy dostać się na poziom laboratoriów i utrzymać wystarczająco długo, a potem wyjść stamtąd żywi. Arasaka Tower jest najlepiej strzeżonym budynkiem w mieście. Nie możemy tam po prostu wejść frontowymi drzwiami. Dlatego wejdziemy oknem, które sami zrobimy. Oto bombowiec taktyczny Militechu Strix na bazie pojazdu typu AV. Z wysokiego pułapu zbombardujemy obronę przeciwpowietrzną budynku. Potem rozwalimy ścianę na 76. piętrze i wskoczymy do środka z pomocą retrokinetyków. Tak, wylądujemy w środku ekosystemu tropikalnego. Wbrew obiegowej opinii, Arasaka miewa fantazję. Czasami. Strop jest bardzo wysoko. Przez dżunglę będzie nam łatwiej przemknąć do szybu zlokalizowanego w osi budynku. Szyb ciągnie się przez cały pion. Retrokinetyki pomogą nam błyskawicznie dostać się na niższe piętro. Ochrona będzie zaskoczona i zdezorganizowana. Nie napotkamy silnego oporu. Na poziomie laboratoriów, gdy osiągniemy punkty dostępowe, wszystko jest już w twoim. Teraz jest moment na brawa. Mówiłem, szefowa jest jedna. Możemy zbombardować tych skurwysyn? Naprawdę? Wchodzę w to. Nie podniecaj się tak. Jeśli mamy to przeżyć, trzeba zrobić coś jeszcze. Teraz ta trudniejsza część. Strącimy z orbity satelitę komunikacyjnego Duro Jean 0401. Pieprzony satelita, przejdziemy do historii. Na jakieś 3-4 godziny sparaliżujemy łączność w Night City i w obu Kaliforniach. Żadnej koordynacji, żadnego wsparcia. Tylko chaos. Nie mów, że oprócz bombowca masz jeszcze wahadłowiec z rakietą nośną. Mam pewnego znajomego w Orbitaler. Tajemniczy przyjaciel. Wysoko postawiony informator. Zapłacę mu wystarczająco dużo, żeby udzielił nam dostępu do Eugene'a. Reszta należy do naszej starej znajomej na trenerki. Alt. Tylko ona jest w stanie zdjąć z nieba satelitę Arasaki. W tak krótkim czasie. I tak miałem się zobaczyć z Alt. Przekonam ją. Nie spierdol tego, Johnny. W tej jednej rzeczy nie mogę cię wyręczyć. Powiedziałem. Dam sobie radę. Podsumowując. Podlatujemy niezauważeni do Arasaka Tower, a ich obudzą dopiero bomby. Dokładnie. Wtedy wskakujemy do wieży i przebijamy się na dół... aż do punktu dostępowego Mikoshi. I co ty na to? Ten plan to jedna wielka dziura. Kurwa, musi się udać. Robiliśmy głupsze rzeczy. Rogue. Co? Dziękuję. Zrobisz to później. No to jeszcze Alt. Potrafisz się poruszać w cyberprzestrzeni? Aha. Vi ma za sobą trochę praktyki. Poradzę sobie. Idź na zaplecze, nikt cię wprowadzi. Wayland, a ty grzej silniki! Zaraz do ciebie dołączymy! Tylko niech to nie trwa godzinami! Hej, podobno chcesz wskoczyć. Taki jest plan. No to najpierw wskocz w kombinezon. A potem zapraszam tutaj. Ja kończę na dzisiaj, więc wracasz sama. Tylko nie majstruj przy sprzęcie.
Jesteś tu? Mówiłam ci. Alt Cunningham odeszła. Tak? To czemu przybierasz jej postać? Widzisz Alt, bo chcesz ją widzieć. To twój mechanizm obronny. Pamięć deklaratywna tworzy jej obraz zastępczy. Dziwne. Czuję jak się... złącznie. Co się dzieje? Czytasz mi w myślach? To bardziej skomplikowane. Wciąż wybierasz, czym jesteś. Jesteś konstruktem. Zbiorem danych. Ja ciebie... wiem. Wiesz? Czytam cię jak kod. I co jeszcze wiesz? Wszystkie złożone emocje. Kończy nam się czas. Netwatch może wykryć obciążenie lokalnej sieci. Znasz je na satelitach? Mam jednego do... 0401. To wykonalne. Kurwa, ty naprawdę to robisz. Zgadzasz się. W ten sposób dostaniesz się do Arasaka Tower. Możesz na chwilę przestać. Dostaniesz się do Arasaka Tower i zlokalizujesz bramę Mikoshi. To jest program, dzięki któremu utworzysz połączenie. Przesyłam go na drzazgę. Kiedy wprowadzisz backdoora, będę mogła ominąć protokoły bezpieczeństwa fortecy. A wtedy? Zostaniesz rozdzielony z V. A Mikoshi przestanie istnieć. Przestanie istnieć razem z konstruktami, tak? Konstrukty nie ulegną zniszczeniu. Zamierzam je ze sobą zintegrować. Chcesz je pożreć? Niewinne konstrukty? Nieładnie. Wciąż zapominasz. To dane. Nie znikną. Staną się częścią czegoś większego. To znaczy? Nie potrafię tego opisać w zrozumiały dla ciebie sposób. Może kiedyś sam się przekonasz. To wszystko? Poczekaj, jest coś jeszcze. Kończy nam się czas. Jeśli chcesz coś powiedzieć, zrób to. Okej, słaby jestem w te klocki, ale... może nie jest jeszcze za późno na przeprosiny. Przepraszam. Alt. Za to, co się z tobą... za to, co się z nami stało. No i? Tak. Tak co? Tak przeprosiny przyjęte, czy tak jest już za późno? Uważaj na siebie, Johnny. Nie wiem, czy mnie słyszysz, V, ale dziękuję za to, że mi zaufałaś. Robimy to. Są w depozycie. Formalności załatwisz przez Asukagę and Fincha. Tak, wszystko w porządku, nie musisz się martwić. A teraz... najlepiej zjedź na pobocze, zgaś silnik i popatrz na gwiazdy. Po prostu. Nie pożałuję. Muszę kończyć. Kocham cię. Chcesz iść na akcję w tym kombinezonie? A co, źle na mnie leży? Łatwo przyjmuję pociski, ale rób jak chcesz. Gotowe? Rose, z kim gadałaś? Z synem. Aha. Chcesz mi powiedzieć, że masz... życie prywatne? Owszem. I na tym skończymy. Pytałam, czy wszystko gotowe. Tak, gotowe. Dobrze.
Chodź, bo ten narwaniec jeszcze odleci bez nas. Lubiłam to miejsce. Na samą górę. Wayland. Co właściwie mu powiedziałaś o akcji? Tylko to, co chciał wiedzieć. Ile na tym zarobi? A ile się bierze teraz za udział w takim czymś? To sprawa między nim a mną. Co to za odpowiedź? Odpowiedź fikserki. Mam swoje zasady. Tym razem, skarbie. Wayland, możesz startować. Przyjął. Rogue. No? Nic nie mówisz. Wszystko w porządku? Wciąż trudno mi uwierzyć, że naprawdę to robimy! A co? Nie mów, że naszły cię wątpliwości! Naszły, ale teraz to już bez znaczenia! Wiesz, co lubię w Night City? Sam zobacz! Widzisz? Jednego dnia jesteś nikim, drugiego masz całe miasto pod sobą! Całe pieprzone miasto! I nikt nie może dyktować ci warunków! Nawet te skurwysyny! Nie wiem, jak to wszystko się skończy, ale rano będzie o nas głośno. Obudzimy to miasto jak kiedyś! Kurwa, jak to pięknie. A zaraz będzie jeszcze piękniej. Wy tam z tyłu, jesteście na kraju? Ha, ha, tak jakby! Obserwujcie niebo! Cunningham wchodzi za 1, 2 i 3. Wow! To był Jurodzin? Pomyśl sobie życzenie! Uwaga! Namierzyli nas! Cholera! Co robimy? Trzymamy się planu! Wayland nie wyskoczył. Rozbił się przy wodospadzie. Spróbuję nawiązać z nim łączność, a potem musimy znaleźć kogoś, kto ma klucz dostępu, żeby móc wyjechać stąd windą. Wayland! Słyszysz mnie? Jesteś cały? Mniej więcej.
Chyba wzbudziłem zainteresowanie tubylców. Wyciągniemy cię. Nie ruszaj się stamtąd. Tak jakbym mógł. Idziemy po niego. Jasne. Strażnicy są zajęci terminalem. Możemy przekraść się albo zdjąć ich wszystkich naraz. Prowadź! Sprawdź, czy możemy jakoś wykorzystać ten terminal. Dobra, do AV-ki. Zawsze wolałem nocne operacje. Jestem przy Waylandzie. Idź w kierunku wodospadu. Czekam! Słyszysz mnie? Słyszę. Nie odpowiadaj. Zajmę się tym drzwiach. Na każdego po jednym. Dzięki za pomoc. Powinieneś był wyskoczyć razem z nami. Pomyślałem, że trzeba rozproszyć sukinsynów po całym obszarze. Zagapiłeś się, a potem było za późno. Nie teraz. Wydostańmy się stąd. Ruchy! Widzicie tamtego? Wysoka ranga. Będzie miał klucz do stołu. Johnny, jest twój. Jak mawiała Spider-Murphy, patrzcie tylko, co też kończy. Bierzemy klucz dostępu i do windy. Mam klucz dostępu. Do windy. Tylko nie to. Atak! Weź się tu, Krasio, wpierdol! Jest tego? Ktokolwiek? Nie? Tak myślałam.
Atrium. Miesiąc temu spotkałam się tu z Michiko Arasaką. Puste korytarze, puste biura. Jak wtedy, pamiętasz? Pewnie. Zmieniłeś się. Dojrzałeś. Ty niezmiennie jesteś najlepsza. Na niższym poziomie są pomieszczenia ochrony. Trzeba będzie się przez nie przebić. Główne windy są ciągle zablokowane. Musimy skakać. O, wysoko. Dlatego kazałam ci wziąć retrokinetyki. Do zobaczenia na dole!